Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy godzinę 6 rano. W Kosakowie jesteśmy. Tutaj u kolegi Maćka Wójcika. Przed nami są gołębniki. Wszystkie gołębniki, te, które miały gołębie młode, są teraz puste. Gdyż tutaj zostały najwyżej tam 2 czy 3 gołębie, o których Maciek wspominał, że nie poszły. Natomiast wszystkie inne gołębie są już na locie. Wczoraj one zostały zakoszowane. Ponad 400 sztuk z tego gołębnika i 52 sztuki z tego tutaj gołębnika. Jeżeli chodzi o ten gołębnik, te gołębie już tutaj odbywają teraz 5. trening. One mają chipy założone, już są wszystkie przyporządkowane. Tam na internecie możemy obserwować, jak one dziennie się odbijają, tak zwane statystyki. Wtedy widzimy tak jakby niejako ich listę obecności. Natomiast w tym gołębniku nie zdążyliśmy jeszcze tego zrobić. Planowaliśmy to zrobić wcześniej, no ale nam się nie udało wczoraj. Za to uruchomiliśmy system. Ja pokażę może, jak to wygląda. Wszystko tu już jest antena założona. No to jest dzisiaj, jak one wrócą, to je przyporządkujemy. Zobaczmy. O, tutaj zamontowaliśmy też i system. Tu mamy też kamerę, tak jak mówiłem, jest już tu włączona. No wszystkie okablowanie wykonaliśmy. O, tutaj jest antena, która będzie odbijała te gołębie. One sobie tu będą wychodzić. Tu mamy jeszcze jedną kamerę. O, tam ona z przodu jest taka obrotowa. Będzie można ją skierować czy zarówno na ten wlot, o którym teraz mówimy, gołębniku. Ale chcieliśmy tutaj zamontować, ale by była ona, miałaby bardzo małe, że tak powiem, pole zasięgu. Natomiast tutaj ona bardzo dobrze widzi, tu parę gałęzi musieliśmy od orzecha tego wyciąć, ale to nie szkodzi, gdyż dzięki temu będziemy mogli obserwować wszystkie tutaj wloty, które się znajdują, te wloty, które też nas interesują. Gołębie będą przylatywać, będziemy widzieli tutaj, na lot tutaj poszło z tego gołębnika od kolegi Maćka z WG Kosakowo ponad 400 gołębi. Nie koszowaliśmy, widzieliśmy wczoraj koledzy Adrian, Łukasz nosili, a tutaj już system, że tak powiem, jest uruchomiony. My planowaliśmy o tej godzinie 6 dopiero je wypuścić, ale kolega Maciek, który o 4 wyjechał, no, obudził mnie, żeby tutaj przypilnować, a my lot mamy teraz na dzień dzisiejszy. W okolicach Główczyc będą wypuszczane te gołębie, a były wypuszczone o godzinie 5:35. To jest około 70 km. Widzimy, wszystko tutaj chodzi, pracuje. Miejmy nadzieję, że się też tak będzie, jak kiedy gołębie będą przylatywać. Także czekamy na nie, czekamy. Jest godzina teraz 6:05, czyli one są już pół godziny w locie. No, zobaczymy, czy Maćkowi się uda przyjechać przed nimi, czy też po nich. No, raczej po nich, myślę. No, zobaczymy. Tych lotów treningowych to już będzie chyba końcówka. Natomiast mi się wydaje, że Maciek planuje poniedziałek czy wtorek, wszystko od pogody zależy, bo są bardzo tutaj duże upały. Dzisiaj akurat mamy godzinę 6 rano, jeszcze nie jest tak gorąco, ale wczoraj, przedwczoraj, no to koledzy wszyscy tutaj w Polsce wiedzą, że są bardzo duże upały, to się dość ciężko tutaj i pracuje. No, my tutaj też podłączyliśmy ten system, który mamy w tym gołębniku. On nie pracuje na tamtym laptopie, który pokazywałem, tylko tutaj sobie zrobiliśmy takie stanowisko, żeby można było poobserwować. O, tutaj to mamy. Tutaj jeszcze dołączymy pod spodem, położymy taki telewizor, taki większy wyświetlacz po prostu, żeby można było oglądać i będzie na dwóch monitorach. No wczoraj nam się nie udało, tutaj wszystko chodzi, ale nie udało nam się przyporządkować tych gołębi. No, dzisiaj, kiedy one tylko przylecą, zostaną przyporządkowane. Tu widzimy też system tam chodzi i będzie wysyłał na internet wszystkie te dane, które tutaj będzie gromadził. No, mamy nadzieję, że nam się też uda te kamery uruchomić. One, znaczy one są uruchomione, tylko to nie jest tak od razu łatwo skonfigurować. Wczoraj do nocy robiliśmy, do późna ich nie udało się, ale myślę, że w ciągu najbliższego dnia, dwóch, będzie już to wszystko, że tak powiem, uruchomione i będzie można na internecie tutaj wszystko oglądać. I zarówno gołębie z tego gołębnika, jak i tutaj od kolegi Maćka, będziemy mieli te kamery z podglądem, będziemy sobie widzieć, co tutaj się dzieje. A w międzyczasie teraz czekamy na przylot tych gołębi tutaj z Kosakowa. No wszystko wszystkim, ale tego się nie spodziewałem. Przyleciała teraz duża grupa gołębi. No powiem szczerze, przegapiłem trochę ich przylot, ale jestem zaskoczony. O, tu widzimy, kolejne przylatują. Popatrzmy, tu się te gołębie bez problemu odbijają. Widzimy, pierwszy to był chyba Tadeusza Kuźnika gołąb, ale ciekawe, przyleciała cała grupa. To jest ponad chyba, nie wiem, ze 100 gołębi. Zaraz będziemy widzieć. Nie wszystkie wchodzą jeszcze, ale mają rewelacyjny czas, bo mają, kurde, aż się tutaj trochę zdziwiłem, zaraz zobaczę kiedy. Tu pierwszy, godzina 6:13 się pojawiły, czyli bardzo szybki lot dla nich był. No, muszę koledze powiedzieć, on myślał, że dużo później będą. Ale zobaczmy, tutaj są te gołębie, część już weszła, część jeszcze tutaj siedzi. Nie wyglądają w ogóle na zmęczone, że to malutki lot dla nich. Tutaj też z tego gołębnika też widzimy, już się pojawiły. Ja sobie tak podejdę, zobaczę bliżej. O, one tu jedzą, widzimy. O.
dość dużo ich jest już też. No. Także szkoda, że nie mieliśmy ich przeporządkowane. No, nie udało nam się wczoraj tego zrobić. Ale w międzyczasie sobie popatrzmy, te gołębie tutaj przylatują. Część siada jeszcze na ziemi. 6.13. Ja byłem pewny, że z godziny chociaż będą lecieć. No. Tu się okazało, że one bardzo, bardzo szybko przyleciały. Tu się widzimy cały czas odbijają. Zobaczymy, ile ich tu jest już. Zobaczymy, ile się odbiło. O, tu jest ich 103 sztuki, są odbite. No tu cały czas 107, już tam dochodzą kolejne. One później muszą się posortować, bo kiedy odczyta wszystkie gołębie odczyta z anten, to musi po prostu ten czas, który zarejestrował, porównać i dopiero wtedy określić pozycję. Już mamy 120 kilka gołębi, widzimy. One cały czas tu wchodzą, ale jeszcze zostało nam z 10-20 gołębi na zewnątrz. No, bardzo szybki lot, widzimy, był. Teraz zobaczę właśnie jaki czas, prędkość. One mają 1760, teraz te, które się odbijają. 140 już gołębi jest, zobaczmy, one będą się pewnie, te maruderzy niektórzy schodzi, ale pierwszy gołąb ma 1833 metry na minutę, to bardzo duża. O Stefana Ogrodowskiego drugi gołąb, wyniki tu, miejsce. Tak, sortowanie, kiedy włączamy, to widzimy Stefan Ogrodowski, Zbigniew Rurasz, Janusz Szalkowski, Oleksiaka z Byszka, szósty gołąb, Pietras, ale przyszła cała grupa. No, ja się bardzo zaskoczyłem, że o godzinie już tej 6.13 one były. No, zostało już te kilka, tylko na zewnątrz. 2, 4. Aha, tu jest wlot zamknięty. Musiał Maciek przegapić. Albo zrzuciły go. Gołębie też tutaj już widzę cały czas jakieś dochodziły, to te też są już na miejscu. Później je przyporządkujemy, to będziemy dokładnie widzieć, ile jakich gołębi zostało z 62 sztuk, które wcześniej mieliśmy. Tutaj kiedy wczoraj listę zrobiliśmy, to były 52 sztuki, czyli 10 zginęło. Tam już zginął gołąb kolegi Tomka Rumińskiego, jeden kolegi Roberta Zguda, jeden Zbyszka Oleksiaka, chyba Rafała Pasonia jeden, ale nie pamiętam dokładnie, tam musiałbym na liście zerknąć. No tak, nie było Reinharda Mila, dwa gołębie. Pojedyncze sztuki od każdego praktycznie. Od Jerzego Kostorza żaden nie zginął i było tylko chyba 5 czy 6, nie pamiętam. No tam na liście możemy to zobaczyć, a już niedługo będziemy mogli to wszystko obserwować, jak na żywo to się realizuje. No wierzę, że nam się uda to skonfigurować jak najszybciej. A jeszcze jeden raz trzeba będzie przyjechać tutaj i tym systemem się całym tutaj kamerami zająć. A w międzyczasie widzimy ostatnie marudery, 2, 4, 5 sztuk zostało na zewnątrz, ale mogły być tak, że one już się odbiły, weszły, cofnęły się, na to nie zwróciłem uwagi, ale o, tak jak na przykład ten tu wchodzi gołąb, wszedł. Dobrze. Tu mamy teraz mamy właśnie podgląd na ekranie, mamy 186 gołębi odbitych. Widzę wszystkie te, które tam jeszcze 3-4, o, doleciał jeden od następny, stąd widzę z boku, a cały czas one sobie tutaj będą wchodzić, to się będą odbijały, czyli nam jeszcze ponad 200 gołębi brakuje. One na pewno będą tutaj w ciągu dnia jeszcze dochodziły, także cały czas z tym będzie pracował i na stronę internetową też te wyniki wszystkie wysyłał. O, tu doleciał jakiś, a sobie zobaczymy. Krąży do dwa gołębie są. Pierwsza grupa, która przyszła do takim dużym stadem. Trochę zaskoczyły nas. Mnie prawie, w każdym bądź razie. No jest godzina 6 chyba z 15 czy 20, ale już zaczyna się robić tutaj, tego koledzy na pewno nie czują, w obiektywie kamery też tego nie widać, ale zaczyna się już robić tak gorąco. Oby te gołębie zdążyły jeszcze przed tą falą upału, która będzie pewnie tak 8-9 już mocno, dawała się we znaki, on oby przyleciały, bo wiadomo, że później coraz gorzej im będzie tutaj powracać.
nam jest ciężko siedzieć, a co dopiero ptakom, które jeszcze są zmuszone do jakiegoś tam wysiłku. O, widzimy, przyszło kolejne stado, takie duże, też ze 100 sztuk. No może 100 to nie, ale nie, chyba takie, no tyle to nie będzie, ale sobie popatrzymy. Kolega Maciek właśnie z nim przed chwilą, o nie, to 100 sztuk będzie. Kolego Maciek, rozmawiałem z nim, on piękne miejsce tam, gdzie teraz był wypuszczać pierwszy raz, ale bardzo ładne miejsce do wypuszczenia, zresztą widzimy gołębie, bardzo ładnie przyszły. Pierwsze miały 1800 ponad metrów na minutę prędkość lotu, a sobie te gołębie cały czas tu widzimy, przylatują, siadają, tam na pewno się kolejne odbijają, czyli tak jak mamy gdzieś 187 tam 7 czy 8 było, to tutaj pewnie ze 100 to tak prawie już do 300 sztuk może dobić, zobaczymy. Kamerę mam z szerokim kątem, ona może tam na brzegach zniekształca, ale dzięki temu też dużo możemy tej przestrzeni uchwycić obiektywem. Patrzymy tu się, o widzimy, cały czas te odbijają. Już mamy ponad tutaj 200, no tam cały czas się dobija, będziemy widzieć. O, sobie gołębie krąży, te jeszcze stado widać, no nie są zmęczone, nie był dla nich ciężki, oby ich jak najwięcej teraz przyszło. Rana to jest dobrze je oglądać, no troszeczkę gorzej jest tutaj 4 rano wstać, ale z drugiej strony, kiedy jest takie upały są w dzień, to lepiej nawet rano wstać to zrobić, kiedy jeszcze nie ma takiej wysokiej temperatury, można się tym, że tak powiem, sportem ekscytować wtedy. Kilka ptaków krąży w powietrzu z tego stada, które przyszło. Natomiast większość chyba już naszych weszła. Teraz już zobaczymy. Jest ile? 290 chyba odbity. Zaraz zobaczymy. To musimy sortowanie, że tak powiem, ustawić. 298, 300 sztuk jest już ponad. Też ten jeden z tych gołębi, które tutaj na tym bocznym gołębniczku mamy. One będą latały tutaj w oddziale jeszcze, także one będą miały troszeczkę więcej lotów do wykonania niż te gołębie tutaj na wspólnym gołębniku, bo one biorą udział zarówno tu we wszystkich treningach, lotach, które teraz kolega Maciek realizuje dla tych gołębi dwugie kosakowo. Natomiast tutaj te gołębie oprócz tego jeszcze dodatkowo będą latały w oddziale. Oczywiście na nazwisko Maciej Wudzik, no bo taki mamy regulamin, ale to bynajmniej na stronie internetowej te numery, które są przypisane do hodowców, do gołębi, one też są przypisane do hodowców i tamten będzie można te nazwiska wszystkie zobaczyć. O, widzimy, te niektóre tutaj jeszcze nie weszły, sobie chodzą po daszku, po lotach. Lądują następne. Część tu widzimy, po trawce sobie chodzi. Cały czas odbijają. A było 290 chyba 8, jak patrzyłem, teraz zaraz zobaczymy tu ile będzie teraz. 323 gołębie są, widzę. Jeszcze tutaj sortowanie włączymy, trzeba tak kliknąć raz, drugi i one się wtedy tutaj ustawiają. 323 sztuki są już. O, dobrze. Ale jeszcze tutaj jest 10 sztuk, jest na zewnątrz, 10, czy tam może 12. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 nawet. Tutaj też kolejny doleciał. Wiadomo, zależy nam też, żeby tych gołębi jak najwięcej zostało, żeby było co obserwować. Będą loty im dłuższe, tym wiadomo, będą jakieś straty występować. Oby były jak najmniejsze. Żeby było jak najwięcej tych niejako zawodników, którym będziemy mogli kibicować. Czyli z tego gołębnika, z tego co tak domniemywam, około 100 sztuk jeszcze brakuje, ale one na pewno tutaj się jeszcze
zejdą, bo mają póki co te ostatnie, które teraz przyszły, zobaczmy właśnie jaki czas mają. 325 to jest, mają jeszcze 1350 prawie metrów na minutę. Czyli ciągle ten czas jest jeszcze bardzo dobry, ta prędkość. Dobrze. O, tam przez chwilę był moment, że się nie, że tak powiem, nie przyleciały gołębie. Teraz widzimy, kolejna grupa przyleciała, tam część już weszła. Tam było 330 kilka sztuk odbite. Teraz natomiast doleciało chyba z 20-30 sztuk. Już część kolejna weszła. Pozostałe są jeszcze na dachu. I powinno być około gdzieś, nie wiem, 350-360 gołębi. Zobaczymy. 349 akurat, no. 50 już jest. Mateusz Wałęsa. 51. My sobie tutaj pomalutko wchodzą. Jest taka grupa tutaj paru maruderów, które je obserwuję od dłuższego czasu. To właśnie nie chcą wchodzić. No w tym gołębniku, co się doliczyłem, 47 albo 46 sztuk jest już też, czyli brakowałoby tylko 5-6 sztuk jeszcze. Tutaj natomiast jest 350, jeszcze załóżmy te 10 jest na tych, czyli 360, czyli też około 60 gołębi brakuje, to nie jest aż tak dużo. Ciągle mamy jeszcze poranek, nie taki gorący, także pewnie jakieś grupy tutaj gołębi jeszcze się możemy spodziewać. One chyba już będą mniejszymi, wiadomo, przychodzić w ten może pojedynczo, ale zawsze coś jeszcze tutaj dojdzie. Pogodę mamy w miarę ładną, bo widzimy jakieś, a nie, to jest skąd? Nie, no stąd, chyba tak, stąd przyleciał, jak krąży, no, gdzie siadał pewnie. Widzimy tego białego, do wejścia szykuje. I sobie te gołębie malutko wchodzą. Widzimy, były 364 gołębie tam odbite. Tutaj mamy kilka nowych przyleciało i też pojawił się kolega Maciek. Jak wypuszczenie to będziemy widzieli, bo film nagrałeś, tak, także będzie, jest. Będzie można zobaczyć. Akurat są 364 odbite, tutaj jeszcze jeden krąży, widzę tutaj 4 czy 5. Nasze gołębie. Które? Aha, nasze, rzeczywiście. To jest, nie jest chyba nasz. To nie jest chyba, nie? Może. Nie, ma obrączkę. Znaczy, powiem, tak. Piąta, trzecia, 30 wyjechałem. O, jest piąta, 5:35 puściliśmy gołąbki. Całą drogę jak się jedzie, no mówię, człowiek krokuje, mu się myśli, jak to będzie. A po wypuszczeniu praktycznie czeka się na jakiś telefon. Krzysiek zadzwonił, wszystko opada. Mówię, ostatni 6:13 pierwsze, bo mnie bardzo ostatni zaskoczyły. Ostatni trening, praktycznie dzisiaj, kurde, będzie trzeba się chyba nachlać z radości, że to jakoś wyszło. Znowu, ale... No, pojechać później nad Bałtyk, się wykopać, 26 stopni temperatury dzisiaj w Bałtyku. Czyli... Sinice też, czy nie? Nie, sinice odeszły. Tu w Mechelinkach plaża, którą pokazywaliśmy, ładna jest? Ładna jest. No, to można się wykąpać. Sinice odeszły, tu w Zatoce jeszcze cieplejsza woda. Ja mówię o Bałtyku, 26 ma, to jest niespotykana temperatura. To jest ewenement. Tak. No, ale się cieszę, bardzo się cieszę, to jest... mówię, aby tak dalej. No. Tutaj z tego gołębnika naszego tu liczyłem też tak, nie wiem, 49-50 gołębi się doliczyłem, to tam nie za bardzo tak, nie chcę wchodzić im teraz, ale no, taką ilość, czyli widzimy, czyli tu jest, strat jest nie ma, tych... zobaczmy, tutaj 304 były, tutaj chyba 2-3 się odbiły kolejne, zobaczmy ile jest. Czy ja zerknę? 368. No, to jeszcze trochę gołębi brakuje. No to jeszcze brakuje, ile tam, 410 albo 420 było, tak? Nie? 420 to było na pierwszym locie, a teraz było... A to chyba 300, nie, a nie, to jest tu dostąd. Parę gołębi, czyli brakuje z 20-30 gołębi. Tak. O, to widzimy to dobrze. O. Także nie ma żadnych praktycznie dużych strat, ale to one będą się w ciągu dnia na pewno schodziły. One się znajdą. Plany, na jakie mamy, kiedy teraz będziemy mieli lot konkursowy? Poniedziałek, wtorek? Jeżeli pogoda wszystko nam pozwoli, to pierwszy lot konkursowy w poniedziałek koszujemy, we wtorek lot. I postaramy się też te kolegę odwiedzić. Tak, i to już. No i na pewno też do przyporządkujemy tamte, bo wczoraj nam się nie udało z przyczyn obiektywnych. Tak. Wczoraj w poniedziałek koszujemy, wtorek drugi lot, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli
będzie... Pierwszy lot. Jeżeli to będzie wszystko po mojej myśli, to zrobimy drugi lot konkursowy jeszcze w tym samym tygodniu. Dwa loty tam po jeden 105, drugi 135 km. Dobrze, także będziemy sobie tutaj obserwować na internecie, możemy zobaczyć, jak te gołębie przylatywały, a za chwilę też jak film wstawimy, będziemy widziały, jak one siadały. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, powodzenia, dobry lot.